Na tegorocznym agroshow w Bednarach w szranki stanęły najnowocześniejsze maszyny rolnicze. W walce przyglądali się polscy farmerzy. A co sądzą o pojedynku? Bardzo pozytywne są moje wrażenia. Sprzęt po prostu naprawdę na wysokim poziomie. Porównujemy rozmaite te warianty. Głównie chodzi o stabilizację belek, bo to się liczy w szczególności. Nie wszystkie tutaj, jak widzieliśmy, zdały ten egzamin. Ponadto możliwość składania jednej belki, bo wiadomo, na polach są słupy, drzewa i inne rzeczy, które trzeba omijać. To jest bardzo fajna sprawa, ponieważ na co dzień nie mam po prostu przyjemności z takimi maszynami. A jeździłem pierwszy raz w życiu takim w ogóle traktorem wielkim. Część przychodzi z pasji, to niewątpliwie, bo to, co się tutaj pokazuje, jest nadzwyczajne technologicznie. Część przychodzi dlatego, że dopłaty z Unii powodują, że polski rolnik ma teraz możliwość inwestowania. To jest na pewno ważne. Część przychodzi młodych, którzy kończą uczelnię i nagle chcą, żeby to, co oni będą robili na ziemi, było najnowocześniejsze. I dlatego przychodzą, tu łykają tego bakcyla nowoczesnej technologii, technologii i wielu z nich wprowadza to w gospodarstwa. To jest wydarzenie cywilizacyjnie dla polskiego rolnictwa bardzo ważne. Modernizacja gospodarstw rolnych z pewnością jest możliwa dzięki funduszom europejskim, które pozwalają na zakup nowoczesnych maszyn nawet drobnym przedsiębiorcom. No tanie nie są to tego, no ale markę się trzeba, za markę trzeba płacić. Taka maszyna kosztuje około 200 tysięcy euro. Jest to Valtra T213, jest to nowość firmy Valtra. Wyposażona jest w skrzynię Versu, która choć jest skrzynią mechaniczną, może działać jak skrzynia bezstopniowa, czyli absolutnie bez zmieniania biegów. Operator ustawia tylko docelową prędkość roboczą lub transportową i nie dotykając pedału gazu może zmieniać prędkość na przyciśnięciem jednego guzika. Niewątpliwie największą atrakcją tegorocznego agroshow była możliwość obejrzenia maszyn rolniczych podczas pracy, ale przede wszystkim indywidualne próby okiełznania gigantów przez zwiedzających wystawę. Monika Nicgorska-Martyniuk, Agroflash.